Dzień dobry, dnia kolejnego. Jałosz kawka. Syna też pojechała na kawkę, bo ona z najlepszej maszyny na świecie nie lubi, woli tą swoją kmerską przelewaną. No dobra. Pewnie też woli pół na pół z cukrem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę walczył z wiatrakami. Niech sobie pije z cukrem. Co mnie tam? O. I zabawa od rana. Dobrze. Niech się bawią przed śniadaniem. U sąsiada też, kapela gra. Już wcześniej dzisiaj się dziś przejedziemy, bo jest pół na pół, jest zapowiedziane, że 50% deszczu, 50% ma być nie deszczu. A tu się wprowadzili już, tu. Sina mówi Wietnamczycy. Nie wiem, co jeszcze będą robić. Się okaże niebawem. A może nic, może tylko mieszkać. No. Mój koń został. Także witam was. W kolejnym dniu słoneczko już wychodzi. Około 7 rano. Zaczynamy dzień. To jest do prania. Tamta jest na dzisiaj. A tamta jest na, nie wiem, na live'a na przykład, jak będzie kiedyś. No dobra. Czas na opuszczenie ciepłego. Znaczy, czas na wycieczkę, chciałem powiedzieć. Jeszcze muszę hełm wziąć. Co? Biorę hełm. Jedziemy. Gdzie te kwiaty? We włosach pewnie. My tak sobie jedziemy, zobaczcie. Ale ktoś sobie bachnął. No pałac, to już nawet nie willa, no. Zobaczcie, jakie wejście to jest. Ta sprząta, a tam znowu taka bardziej nowoczesna, nie wiem czy to... Pewnie to też nie... Bardziej nowoczesna, ale też wielka. No to już są, to już jest pałac. Taka wieżyczka. Z antenką, o. A ciu, jeszcze mnie zarazi. A jeszcze chciałem tak tego pokazać, że... Tu pałac. A tu sobie stanęliśmy. To na drzwi zabrakło. A syna mówi, że to dla mnie. No dobra, no. Coś przeczuwa, ale schody są metalowe, także już poczynione inwestycje. No są kontrasty, są. Jedzie rzeźnik. Rzeźnika na kółkach jeszcze nie widziałem. A i warzywniak od razu. Nie, takiego to widziałem, ale bez mięcha. No dobra, w sumie tak mógłbym sobie stać i zawsze coś przejedzie ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Ta mnie Sina doprowadziła do końca ulicy. Ale tutaj jest sporo takich ślepych uliczek. Jedziesz 2 kilometry czy coś i potem o, jakaś czyjaś posiadłość czy co tam jest. I... Dobra, wracamy. Widzę, że piesek też ma dość ciepła. Ale co chciałem powiedzieć, zobaczcie, po środku niczego. No tu jest jeden jakiś też, nie wiadomo. Chyba przez pomyłkę. Syna mnie poprowadziła. Ale tu fajna knajpka jest, ale to nie o to mi chodzi. Tam coś zobaczyłem, nie wiem czy widać. To bym chciał dojechać tam, ale... Tą drogą? No dobra. Syna mówi, że tą drogą. Syna, this way? No mówiłaś, że tą. Dobra, jedziemy. No wiecie co? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo... Jeżdżąc sobie po jakiś, no wiecie gdzie, nigdzie. I wypatrzyłem. Gościu mi zrobi tabliczki, znaczy już nie tacy byli, co mówili, że zrobią, a jednak się wycofali. Przerósł ich projekt, ale my coś mi, mój nos mówi, że tu będzie dobrze. Że tu się uda. Że tu się uda to zrobić. O, oświetlenie, jakie mają. A, I'm sorry. So, no shoes, yeah? This. I walk around. O.
Takie coś by było fajne, bo ten obrazek mam, co mówiłem, że przygotowany, ale jeszcze, żeby tą ramkę taką zrobił. Tylko może nie białą, zwykłą, tylko jakąś... No niezwykłą. No. Maszyna do szycia, no wszystko jest. O, jak widać, pan jeszcze robi takie LEDowe literki. No nie chcę tam grzebać i dotykać gwiazdą i tak dalej, ale takie coś widać, że jakby jest w obudowie, to ładnie by się świeciło, jak Sina. No dobra, to jedziemy, załatwiona sprawa, pan nam ma wysłać ceny. Hello. Hello. You see? I find it. Znalazłem. But you cannot find the big house. A, bo chcieliśmy dojechać tam gdzieś, no ale nie widać z daleka, nie ma jak dojechać, już to jest któraś uliczka. Nieważne, ja już jestem szczęśliwy, bo znalazłem, to nie wiem co to jest, taki daszek, ale jak niepraktyczny. Dobra, nieważne, w każdym razie znalazłem wreszcie pana, który się, i widzę, że tam wycina i laserowo, i nie laserowo, i jakoś tam, po środku niczego, zobaczcie, w ogóle. Po środku niczego i ma mi podać cenę tam jeszcze dzisiaj, niech to tam sobie przeliczy, bo widać było, chciałem zrobić więcej, bo tam jeszcze taki fajny ma na ścianę, co też potrzebuje, już też u niego dałem mu projekt i też mam wycenić taki podświetlany, ale mówię, może zrobię tutaj więcej zdjęć, on mówi, tylko nie robi nazwy tego, jak się mówi, lokalu, warsztatu. Ja mówię, czemu? Tak zdziwiło mnie to. On mówi, nie, bo Budda się tam może jakoś obrazić, czy no coś w tym stylu, że niedobrze. Budda nie lubi techniki za bardzo. No dobra, no słucham pana, bo w sumie to jest jego warsztat. Tak czy inaczej jestem już zadowolony, bo wreszcie znalazłem kogoś, kto się... Zobaczcie, pośród niczego tu... No piękne, nie? Piękna rzecz. Larki, tylko ten jak balkony są. Tego pewnie nie widać na kamerze. Jakie drzwi, jakieś nie dębowe, tylko te... Jak to się nazywa? Mango. Chyba z drzewa mango. Widać, że kasa włożona. Mango. The door. You see the door? I think this is from mango tree, eh? Mango. No dobra. Także pośród niczego można znaleźć rodzynka, w sensie warsztat. I w sensie różne budownictwo, architektura i tak dalej, jak widać tutaj. Dobra, lecimy dalej, no szukamy tego dojścia tam. Stanę tylko na sekundę pokazać kolejny pałac. No to są naprawdę, no mają niektórzy rozmach, nie? Ja rozumiem, że jak to się mówi, wieloosobowe rodziny, ale kurczę, sama brama pewnie z milion. No mają rozmach, mają, trzeba. No to jest to, co już wcześniej pokazywałem. Pałac, ale widzę, że ten pałac jest chyba większy niż tamten. Kurka wodna, już sam nie wiem. Dobra, a my lecimy jakąś betonówką teraz. To może gdzieś dojedziemy. Pamiętam, że ktoś mnie kiedyś prosił, żeby nagrać no takie różne przeładowane. No to zobaczcie tutaj, gościa. Nie wiem, co był zatankować. Zaraz mu się to przewróci gdzieś. Co on tam wiezie? A, już wiem, do wody. Te plastikowe, takie 20-litrowe. Ale puste, mam nadzieję. No przecież by nie uciągnął takim tym bzykiem. Jeszcze bez chłodzenia, czyli bez wody jedzie. No tak, no już jest tak koło 30, to wody nie trzeba. Ja wysłałem Sinę do... O, znowu przelewowe kawki. Może wezmę jedną dla Siny, żeby było. Can I have one coffee, please? Coffee? With the ice and the milk. Meal and coffee? Yeah. Yeah. Wezmę dla Siny. One glass. One cup. Take away. Co chciałem powiedzieć? No i zobaczcie. To specjalnie dla tego kogoś. Już nie pamiętam Nika, więc przepraszam za to. I takim bzyczkiem będzie sobie prykał. No ale dobra, no. Jak już kiedyś mówiłem, a idą mnisi.
jak już kiedyś mówiłem, kiedyś krytykowałem troszkę, bo jechał taki z drutami z 5 metrów, jeszcze się za nim ciągnęły te druty i bez żadnej tam, że tak powiem, wstążki, bez niczego na tych drutach, jak syna mówi, ale on musi zarobić pieniądze, no. I kto mu ma prawo zabraniać pieniądze robić, nie? Znaczy zarabiać pieniądze. No i gdzieś tam ją rozumiem, bo jak tu nie ma żadnych właśnie emerytur i tak dalej, no to ci ludzie muszą jakoś trząść. Ja tego to nie lubię. Syna oczywiście lubi, bo słodkie, ja nie. Bo słodkie. Dobra, wezmę kawkę, jak już filmuję. A, żeby dokończyć, bo widzicie, już znowu bym przerwał. Widzę, że paliwo to jest tańsze, tak na bocznej ulicy. Odrobinę, ale zawsze tańsze. Sinę wysłałem tam, a ja mówię, się przejdę, bo tu są fajne rzeczy, zaraz wam pokażę więcej. Idą młodzi mnisi. No się dłubią, ale dobra. Zaraz wam pokażę więcej. Czekaj. O, już jest kawka zrobiona, już płacę. Dobrze, już zapłaciłem. Nawet ładnie wygląda. O, akurat przyszli mnisi i śpiewają jakąś modlitwę, żeby... No nie wiem, czy to jest sztuczne, bo tak się świeci, jak jeszcze prawdziwe. Nie, no prawdziwe. Piękne. Ale dobra, nie będę teraz kupował, bo jeszcze nie wiem, o której do domu. O której do domu. O, tu ma pan fajną kuchnię, taką omurowaną kafelkę, takimi płytkami. Fajnie to wygląda. Ale gdzieś tu widziałem, jak jechałem, dlatego się cofnąłem specjalnie. Tu pan robi rybki. I żabki. Hello. Hello. Tutaj fajny mały tarasik ze stolikiem. Sklep rowerowy, no dobra. Ale gdzieś co widziałem, chyba że mi się przyśniło. W ogóle mi się nic nie śni. Coś ostatnio mi się śniło, ale nie pamiętam co, ale wiem, że było niemiłe. Znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. O, to widziałem. Co to jest tutaj, co pan tu robi? Jakiś bawoli. Coś. Hello. Pan robi jakieś takie pamiątki różne. Jakieś kły. Pan mi pozwolił tutaj zrobić różne takie wisiorki. Okej. Okay. How much is it? Can you tell me the prices? One piece, $10 and $20. You mean these and these, and how much is the metal one? This one piece, 5,000 lira. This one? Small. But this is, you can put it on the... No. No. Dobra, ale jak już tu jestem, to kupię za 5 zł. But this, what it means? Is good or bad? This is good, is when I put it in the house or not? Wiecie, bo tu widzę jakieś jeszcze... How much is this? It's $5. $5? $5. And this smaller one? And this one is same, $5. $5? Yeah. And what is this? This is good? Yeah. So it's good, bring the luck, yeah? Yeah. No dobra, kupił u pana też. Pan tu sobie... Zobaczcie, jaki ma warsztacik. Właśnie to widziałem. Chciałbym Sinę zapytać, bo zaraz mi Sina powie, że to przynosi nieszczęście. No jak wiadomo... Czekaj, żeby pan nie myślał, że mu zabieram. Dobra, idę po Sinę, bo... O, tu też fajna kafejka. Idę po Sinę, bo nie wiem, który wybrać. Czy to na szczęście, czy na... Zobaczcie. Ja... to. Wozy kolorowe i ocynkowane, i to jest to do gotowania. Dobra, lecą, gdzie jest. Dobra, mam cię, mamy cię. No dobra, jest ten znawca. So which one? This is good for luck or look? Because Bong say buy this one. This one or this one? Which one is good for the... The small time, why not all?
No to widzę, że mój znawca się pyta z szefa. Co? I like this one. Look, Sina, I like this one. What you like, you can take. Yeah. How much this? Oh, and even this one. Yeah. But trong ba này nè, cái này nè, nè, cùng một cái. Ở đây nè, một cái. Lớn đi. Here, here. Nang, nang, nang. Take everything. Take everything. No, pan przyniósł, mówię, niech wyniesie cały ten woreczek. Znaczy ten tą miseczkę, czy co to jest. Look, Sina. This. Dobra, Sina zdecydowała. Oryginalny ząb krokodyla. Jeszcze w oprawce. $10. Oczywiście pan chciał 15. Nie, to żebym jakoś ten, ale no, jak jest taki sklepik, to zawsze można się zapytać, czy zadykę sprzeda. Pan powiedział, że sprzeda. Więc bierzemy. Tylko trzeba jeszcze dokupić łańcuch. A łańcuchy są tutaj. Sina, we need to buy also this one. No i dobrze. $15 for the bong z łańcuchem. The pram. Thank you so much. A widzę, że tu cała maszyna chodzi cały czas. A, to pan zaprogramował i maszyna sama wycina. Zobaczcie. To są foremki chyba, a potem pan je wylewa. Takim właśnie metalem czymś. A nie, to są takie drzewa. Beautiful. Beautiful shop. We coming soon by more. Ok, Sina? Because tutaj znalazłem naprawdę mnóstwo. Zobaczcie, tu jakie piszą. So, sir, this is the original from crocodile, eh? Original. Dobrze. Żeby nie było, pan powiedział przy kamerze, na kamerze czy tam. Tu jakie widzę. Buffalo. No widać, to już są tacy... To już są dinozaury, tak jak ja. Tak jak ja, takich zakładzików już jest coraz mniej i będzie coraz mniej. No sam pan tutaj stuka, puka. Jeszcze pokażę, tak, kuchenka, wszystko na górze mieszka. Ale mi się to spodobało. A, to jest ceramiczne. But this is original. A, widzicie. Czyli, no nie, ceramiczne to ja nie, tam to sobie z kim mogę. Tutaj coś się robi. Także pan i się zna na tym i na tym, no, no pasjonata. Thank you so much. Really, thank you so much. See you soon. Ale fajny sklep. Yo. Take you for now, because... Okay, put on me. If you don't like it, put on me. Make the pixie. Raz, dwa, trzy? Tak. Raz, dwa, trzy. Sina mówi raz, dwa, trzy, czyli można kręcić. $15 oryginalny, jak pokazałem wcześniej. Pan ma też ceramiczne, ale nie doradzał, odradzał. Zobaczcie, jaki zakład. To, co tutaj ten pan robi, jest pasjonatem. You watch the iPhone, because sometimes the camera are finished, so you have to touch. Bo iPhone'ik już się niestety przegrzał i jak się go nie będzie przymuszać do pracy, to się wyłączy i już, i nie działa. Także pierwszy i ostatni, jeszcze raz powtarzam, ale zobaczcie, co gość robi. Sam tutaj sobie stuka, puka. $15, jeszcze raz. Zobaczcie na cukierki. Wyrzucałem cukierki na szczęście dla Buddy. Na ulicę. No lecimy dalej, no warto było się przejść. Tak to na motorku mogłem, no ja zauważyłem. Wracamy. We come back here for you, buy something for you. Ok, let's go. No dobrze, tutaj jeszcze pokażę. Te różne budowle, no ta wykończeniówka. Ja nie mówię, że tu się będzie trzymać 200 lat czy coś, ale ciekawe. Ale ciekawe, nie wiem, to jakaś szkółka niedzielna czy coś, bo tu widzę. Nie wiem, czy to tylko pagoda, czy jakaś właśnie szkoła dla mnichów, czy jak. Nie wiem, bo się nie znam. Targi. Zobaczcie.
This me no. Zobaczcie, powiedziałem, że twarzy nie filmuję. Myjnia motorków, jadą chłopaki. Dobra, ja znowu Sinę wysłałem do przodu. Jest i fryzja, tylko nie... A, tu jest fryzja, pomyślałem, że tu. To jest jakaś knajpka. Znowu wysłałem Sinę do przodu. Bo jak będę jeździł motorkiem, to nie zobaczę tego, co zobaczę, jak nie jeżdżę motorkiem. Jakieś rybki, oczywiście, kurczaki. Takiego kurczaka to nawet bym kupił. Hello. How much? $1? $1. Okay. Can I have two, three? Three. Bye. 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 Yeah. Can you buy there? What? Buy there? Yeah. No, buy, but no, no, no. Znaczy bez ryżu. Ryż tam w domu. Po dolarze taki kurczaczek. Ładny. O, tak. Dawaj dużego, tak. O, widzisz, że gruby. Gruby to daje większy. No zobacz. Nie chcą się zmieścić nawet. Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że mam kasiorę przy sobie. A jeszcze sobie zrobię, bo tutaj i kiełbacha, i ryby, i waluty. No to moje. To jeszcze rosołki różne. Dobrze w sumie, że Sinę wysłałem, bo by chciała... O, tu jeszcze są jeszcze jakieś. Bo zaraz by chciała pewnie wszystko kupić. O, i jest żołądek. No nie, dziękuję, za żołądek dziękuję. Kurczaka to jeszcze ten, ale... Thank you, okun. Okun, dobra, idę. Mam kuraka. $3. Aha, 3 dni starczy. Tutaj zakład remontowy. Naprawiają wszystko. Ale u mnie na osiedlu też są dwa, więc zaprzyjaźnione. Więc... O, jest Sina. Take this, please. I buy. Ja się przejdę trochę. You go there, I come back. I know where to stop. Zobaczcie, fajny jedzie. Dobra, ja się przejdę tam. Będę jeździł tym motorkiem tutaj wewte cały czas. Myjnia. Tamto się schował po ziemię nawet gościu. Nie chcę odjechać. Ja myślę, że... ze mnie śledzi. mam obsesję. Albo ona. No są te owoce, to wszystko. Wszystko jest tak naprawdę. O, te wyścigówki, znaczy te kurczaki, ale one są pyszne, takie naprawdę pyszne. Armani, George i tak dalej, wszystko na miejscu można kupić. O, mówię, stamtąd poszedłem tam, teraz wracam, znaczy tam pojechałem, a teraz wracam na pieszo. Szukam Siny, albo ona mnie. O, wyścigówki właśnie są. Rybki, nie rybki. A to już te targi znacie przecież na pamięć. O, i te cukiereczki kupują i potem na ulicę. No, że niby coś daje. Może ja też powinienem zacząć, bo już mam kwiatka. Cukiereczki jeszcze jakbym rzucił. Może wreszcie by się zaczęło kręcić. Tym razem Sina myśli o biznesie. Za dychę, czyli za 10 zł taka butla. No tylko żeby... No czasami jak się kupi tanie te rzeczy. Okej, okay, bye. Okej, okay, to jest do pralki, do prania. Okej, okay, buy one this. And this is for the washing dishes. Okej, okay, buy mój. Zobaczymy, bo czasami, a tu już są ubrane jakieś kurczaki, takie łódki, ale już mam. I don't have a cash anymore, you have to pay ABA. Bo wydałem, to mi I don't have, zobacz, ale... No wydałem na ten wisiorek i na to właśnie cashem zapłaciłem. No nie mają ABA, no to jutro oddamy, no już. No, co ja tam mówiłem, bo znowu mnie wybiła z rytmu Sina. Coś mówiłem i zapomniałem. To
nie wiem, czy kończą, czy remontują. A mówię, to już pokazywałem. Coś chciałem powiedzieć. Dobra, jak się przypomni, to powiem. Dobra, już się przypomniało. Jezu, jak się wszyscy tu drą coś. Baczmy, spocznij. Chodzi o to, że chciałem powiedzieć, że czasami się kupi taniochę, ale no ani nie pierze, ani nie zmywa tak jak potrzeba. No zobaczymy, jeśli to się okaże. Czekaj, muszę odejść trochę, bo to reklama leci. Pani sobie boomboxa przywiozła, żeby mógł reklamował. No dobra. No i czasami jest tak, że kupisz tańszy płyn do zmywania na przykład, Dacyn, a trzeba pół butelki, żeby tam trzy talerzyki wlać. No, no ale zobaczymy, może się okaże, że dobrze, więc jak dobrze, to będziemy przejeżdżać tu. No, no ja normalnie kupuję za tam 4, chyba 20 czy coś, a tu po 2,50, no to prawie połowa ceny. No a my znowu w małym sklepie. Ja sobie zobaczę z tej strony. No jak już po drodze, to trzeba wjechać. Ale nic nie widzę. Jedynie po co przyjechaliśmy to jabłuszko, bo jak już wielokrotnie wspomniałem. O, Sina już wzięła. Dobra, i to wszystko. Okej, decyd. Jakoś Sina wyskrobała, że jeszcze miałem gotówki. No myślałem, że już nie mam, bo szybko tam płaciłem, to też nic nie ma ciekawego. Okej. Dobra, ucieczka. Jeszcze dałem tutaj generałom tysiaka, no złotówkę, nie? Ale za każdym razem tam większość ludzi daje, tak? On ci motorek jakoś odwróci, przygotuje, żebyś jak ze sklepu wyjdziesz, czy wyjdziecie, też będzie naszykowany w tą stronę, co trzeba. No takie drobne usługi robią, czy tam zatrzyma ruch, znaczy zatrzymać to nie zatrzyma, ale stara się zatrzymać ruch, żebyś dojechał do tego sklepu, czasami przez ulicę przejechał, jak na przykład stamtąd jadę. No robią takie, są pomocni. O, tu zapakował od razu jabłuszko, zawiesił sam. Tak tu jest, że za drobnicę się jakąś tam daje właśnie tak, takiemu komuś, kto pomaga. I na początku, oczywiście jak są tacy, bo są tacy dumni bardzo, że nic nie robią, to ja nie daję. Ale jak są tacy, że ci motorek, no coś trzeba zrobić, prawda? Także takim daję. O, już jesteśmy na osiedlu. Taki to by mi się przydał wtedy, co po tej wodzie chodziłem. They very good, eh? Yeah, you remember we go tak mało with the water? Yeah. It's good, look. Yeah. Fil powietrza, coś. Do 2 metrów może wjechać. A sąsiad już mówi, że hello, Kri. O, kolejni. Tylko ja widzę tutaj jeżdżę w tej weftę. I gdzieś oczywiście posta Romana. Wszystko sobie żonę. No dobra. Dojada jeszcze. Tuńczyki. I nie tuńczyki. Dojada, bo za gorąco jest. To się nie chce, ale ja tutaj chciałem tylko oryginalny kieł krokodyla. No to musiał być galanty nawet. Z łańcuchem 15 dolarów. No dobrze, Sina już dziś wybyła, więc ja już przygotowałem maszynę. Robię hamburgiery. I widzicie, taka ilość, nawet nie wiem ile tam jest, bo nie ma tutaj gramatury chyba na tym. No taka ilość, no. Muszę to wyciągnąć. O! Taka kulka, tak na oko. Ja wiem, 3 kilo. Trochę cebuli dodaję też. Pieprz, sól. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że powinno się dopiero pieprzyć i solić, jak już jest na grillu. Ale ja robię inaczej. Ludzie się przyzwyczaili. Smakuje im. Zaraz pójdzie do mielenia. Także teraz będę kroił jedną ręką i filmował drugą. Będę kroił lewą, bo lewą nie potrafię. Nie, no żartuję, oczywiście. No, będą urywki. Mówię, urywek pierwszy. Takie coś odkrawam, bo to jest taki... Uj, to no, oczywiście tam gdzieś w fabrykach i do różnych, wiadomo. No wiadomo, gdzie już nie chcę wymieniać, to wszystko mielą, ale... Nie, no trochę tu szczypu oczywiście jest potrzebne. Takie coś okej.
Ale są takie, on tu jest. Takie coś, nie. To nawet jak się pomieli, to będzie. O, takie coś, to. No wiadomo, ten łój taki coś, to się nie bierze, tego też nie. No dobra, ujęcie drugie pokrojone, mówię odrobinę tej cebulki. Świeżej, zaraz to wszystko mielimy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Sina wróciła. Gdzieś by była, gdzie była? I can take something? I put it on the table, no. Gdzie była? Where you go? I want to go to sister. Yeah, but you didn't take the... Nie wzięłaś kurczaka. The chicken for you. But you said you want to eat with... No? Okay. No. A, jadłem kurczaka. Co? Jadłem the chicken, very good, no yes? Sugar. Okay. Bez cukru, także... rzadko spotykany rarytas tutaj bym powiedział. This one you made the burger, right? Yeah, this is oh. For the hamburger. Thank you. Thank you, bye bye, do zobaczenia. Bye, do widzenia. Jutro. Jutro, no nie, jeszcze nie. Nie? Nie. Bye. No dobra, Zina znowu gdzieś poleciała. Jak mówię, ja mielę dwa razy. Mięcho. No dobrze, jeszcze raz. Z cebulką w środku, zaraz będę doprawiał. Ja to tylko jeszcze chciałem pokazać, bo tu przebyłem, oczywiście trzeba przepchać, bo tam resztki. Zalewam wodą i wyparzam oczywiście. Wyparzam to wszystko. Wcześniej robiła Tessina, ale chyba wyczuła, co się święci i poszła. No dobrze, już nie chcę. Także wyparzam wszystko, a potem do pudła i do następnego razu. Dobra, Sina robi pranie. Jak widzicie, już ogarnąłem rejony. Tu już się zaczyna, może nie gotować, ale zaraz się zacznie gotować. A ja zaczynam przyprawiać, czyli no świeżo zmielony, w sensie z całego miele sam w domu. O, tu mam coś. Jak ogląda, to on już będzie wiedział, kto. A znalazłem przed chwilą, bo zanurkowałem tam do tych hobbitów, to jak on tam, władca pierścieni, do władcy pierścieni zanurkowałem. I te, a, jajeczko jeszcze. I jedno jajeczko. Nieduże, jedno. Tak, po babcinemu, że tak powiem. No, i tyle. A jeszcze teraz, tak chciałem dodać, bo jak widzicie, trwa to wszystko trochę, żeby nakręcić te parę minut. Ja co prawda się dowiedziałem z innego kanału, że 20 minut to parę godzin może trwać nawet. Czy tam trwa. Może u mnie tak długo nie jest, ale trochę trwa. Trzeba pojechać, coś tam złożyć. Zależy jak daleko się jedzie. No może to trwać. Może nie codziennie. Ale nawet jak jest sprzątanie w domu, to faktycznie to tutaj trwa. Ktoś mówi, że szybko się ogląda, no ale faktycznie, żeby zrobić to nie jest tak szybko. Dobra, zamiast gadania, do roboty. Dobrze, przyprawiony, jak wiecie, ten kto ogląda mnie dłużej, to wie. Ten kto ogląda mnie od dzisiaj, to ja teraz wkładam foliuję. No folią spożywczą. Zamykam, wkładam do lodówki na minimum godzinę. Niech się tam dobrze przegryzie, ta sól rozłoży i tak dalej. Ale tak naprawdę może stać i do jutra i to nic się nie stanie w lodówce. Jeśli ktoś ma sprawną oczywiście. No, także minimum godzinkę. Ja zobaczę jak tam teraz troszkę pewnie będę składał film, więc może to będzie godzina, może dwie. Potem biorę wagę, która jest tam. Nie wiem czy ostro się zrobiła czy nie. No i już. I jedziemy. Jeszcze się nie zdążyło zagotować. No to nie wiem, gaz jakiś podrobiony czy co. No dobrze, my się będziemy żegnać. Sina. Yeah. Mickey movie. My się będziemy żegnać, Sina podlewa. Co się da tak naprawdę? Motorków nie trzeba. O, żegna się i faworek. Także faworek się żegna, ja jeszcze w fartuchu, nie wiem jak to pokazać. Ale say bye.
Bye. See you tomorrow. Do widzenia. Do widzenia jutro. Witamy przy Hubistro. Witamy przy Hubistro. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo też. Ja tylko chciałem powiedzieć, dzień udany, bo znaleźliśmy tego pana od wreszcie tablicy. The guy say he gonna bring the price, he gonna send the price today. Yeah, yeah. Okay. And the big one, tutaj to duże chcę jeszcze zrobić i widzieliście to podświetlane takie. Bardzo mi się spodobało, więc zobaczymy. No, zobaczymy. Powiedział pan, że wszystko będzie dobrze. Także widzicie, dzień jak dla mnie udany. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Kupiłem część krokodyla. Znalazłem tabliczki, znaczy fachowca, który te tabliczki zrobi. I want to keep in my room. Nie. Ona chce zabrać do pokoju, ja mówię, że nie. Koniec gadki. Żegnam. Do jutra. Pa. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach goni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.